Cześć wszystkim, otecie z kawiarni Needed Coffee w Krakowie. Przyszedł do domu mąż, on teraz się zajmie synkiem i ja mam pół godziny, aby usiąść tak przed kamerą. Wcześniej już się przygotowałam, posprzątałam tu wszystko wokół, zrobiłam sobie leciutki makijaż, on mi zrobił kawę, już połowę wypiłam i mam ten czas, aby spędzić go razem z Wami, aby porozmawiać z Wami o naszym z Wami hobby, o dzierganiu. I dziś wchodzi taki letni klimat, letnie projekty, na które ja w ogóle nie miałam ochoty. I wiecie, teraz w ogóle to taka jesień nastąpiła zbyt szybko. Już wszystko naokoło jest zielone. Ja po prostu patrzę teraz w okno i widzę, że wszystkie drzewa już są takie mocno zielone, ale dziś już z trzy razy, czy pokazuję cztery, albo chyba więcej razy padało. Dziś nie wychodzimy na spacer. Mamy na dworze chyba 4 stopni. Ja nie zamierzam spacerować w takiej pogodzie, gdy na kalendarzu mamy kwiecień. I nie zamierzałam robić letnich udziergów, ale tak się wydarzyło, że teraz, w tej chwili, bardzo mocno pracuję nad dwoma bluzeczkami letnimi. Jedna to jest top bez rękawów, a druga to taka prawdziwa bluzeczka z krótszym rękawkiem. I zacznijmy od tego, o czym ja Wam wcześniej opowiadałam w poprzednim knitting vlogu, o topie, który powstaje według opisu od Ann Wenzel. Ja mam tu gdzieś ten schemat. Wezmę schemat i Wam przeczytam nazwę tego topu. Top się nazywa Slanting Slip On w wersji po angielsku. Tak wygląda, ale wcześniej już dodawałam Wam zdjęcia, jak się prezentuje ten top na projektance i ja robię zdedykowany przez Ann Wenzel włóczki ze 100% jedwabiu. Za chwilkę ja Wam pokażę, ile już zrobiłam, bo została mi sama końcówka w tym topie. Pokażę, jak wygląda włóczka i opowiem o tym, jak mi się przerabiało na nowych moich drutach bambusowych i właśnie z tej nietypowej skręconej włóczki nietypowego jedwabia. Najpierw powiem Wam w sprawie opisu. Wydrukowany opis to coś rzadko spotykanego u mnie, bo ja raczej dziergam według opisów od Petit Knit, gdzie są same oczka prawe i przybody. Przy korpusie to w ogóle nie trzeba patrzeć na schemat, ale tu też przy korpusie ja już nie patrzę na schemat. Dlaczego wydrukowałam? Bo na pewno trzeba śledzić ten schemat. Nie powiem, że ten opis jest dla osób początkujących, ale jeżeli masz tą chęć i bardzo Ci zależy, aby wykonać ten top, to każdemu się da, dzięki tutorialom, dzięki filmikom pomocniczym, że jeżeli czegoś nie rozumiesz, po prostu w Google wpisujesz i YouTube Ci wszystko podpowiada. Ja miałam troszeczkę taki problem właśnie przy tym topie. Na początku myślałam, że o tym opowiadałam, że Italian Cast On się przerabia tak samo jak u Petit Knit, ale Ann Wenzel opisała to troszeczkę inaczej i albo po prostu ja w głowie miałam, że to ma być inaczej i nie przeczytałam do końca. Prułam na początku, również myliłam się w ściegu. Ścieg jest bardzo łatwy, ale jako jestem przyzwyczajona do samych oczek prawych, no to musiałam się skupić, a się nie skupiłam. Oglądałam knitting vlog jednej z Was i się pomyliłam i prułam aż dwa rzędy. I zajęło mi to dwie dodatkowe minuty. Żartuję. I zobaczcie, na jakim etapie jest ten top. Najważniejsze, co mi się bardzo podoba i o czym nie wiedziałam przed tym, jak zaczęłam robić ten top, że tu nie ma dodatkowego wykończenia. Od razu my zaczynamy przerabiać na okrągło i powstaje
otwór na głowę, ściągacz wokół szyi, potem dobieramy oczka i przerabiamy przód rzędami powrotnymi, potem dobieramy oczka, przerabiamy tył rzędami powrotnymi, potem wszystko łączymy na okrągło i już ja nie patrzę w schemat, ja ten raport sobie zapamiętałam i jak ja go oznaczam. Ja zawsze raporty oznaczam w taki sposób, że zapamiętuję, ile rzędów i z ilu rzędów składa się raport. I ten pierwszy oznaczam znacznikiem. I znacznik daje nie tu, zobaczcie, tu mam taki podwójny znacznik. I ten znacznik oznacza początek rzędu. Potem drugi znacznik przy żyłce oznacza koniec tego jakby bocznego ściągacza, a to koniec, a to jest początek. Tu jest początek, tu jest podwójny znacznik, początek rzędu, a tu jest znacznik przypięty do oczka i to oznacza, że tu się znajduje pierwszy rzęd tego powtórzenia. Pierwszy rząd. Mylę się. Tak, popełniam błędy. I jeszcze, niestety. I tak właśnie oznaczam i patrzę, już nie oznaczam na schemacie, w którym rzędzie tego raportu, tego powtórzenia jestem, a po prostu wiem, że tu się znajduje mój pierwszy rząd i gdy w jakim rzędzie muszę znów zacząć przerabiać ten sam rząd. Ściągam ten znacznik i już w przerabionym pierwszym rzędzie oznaczam nowe oczko i wiem, że to jest kolejne powtórzenie. Nie ma wykończenia. Od razu przerabiamy ściągacz wokół szyi i od razu nam powstaje wykończenie tych rękawków, tych otworów pod rękawek. Teraz Wam dodaję nagranie, jak ja się prezentuję w tym topie. Ja wybrałam najmniejszy rozmiar, muszę popatrzeć w schemat i najmniejszy rozmiar to jest rozmiar chyba XS, tak, rozmiar XS. I on ma mieć w obwodzie 75 cm i to jest tak, że negatyw ISE, to znaczy, że od Waszego obwodu musicie odjąć 8 cm, bo ten top musi być taki obcisły. Ja mam właśnie w klatce piersiowej mam obwód 81 cm, dlatego wybrałam ten najmniejszy rozmiar. Mi się wydaje, że on na mnie pasuje, że bardzo superowo leży. Teraz jestem w trakcie przerabiania. Wszystkie końcówki już schowałam, aby pięknie Wam to zaprezentować. Jestem w trakcie przerabiania czwartego motka na XS rozmiar. Według opisu schodzi 5 motków, ale nie jestem pewna, bo mi zostało chyba z 10 cm. Czy w ogóle dotknę tego piątego motka, się okaże. Bardzo mi się podoba ten kolor, bardzo mi się podoba ta konstrukcja. Tu są rzędy skrócone, ale jest ich bardzo, bardzo malutko. I zobaczcie, w sprawie różnicy przód-tył, jeżeli tu damy jakby na jednym poziomie, to góra, o zobaczcie, jaka jest różnica, tak chyba ja mam z 5 cm tej różnicy, aby ten top mi tu nie podchodził pod gardło, pod głowę i mi nie przeszkadzał. Bardzo mi się podoba ta konstrukcja. Wykończenia się robią w trakcie dziergania. Nie będzie jakiegoś osobnego wykończenia i chowania tych wszystkich końcówek. Końcówki chowam w sposób, że nawlekam końcówkę na igłę i po prostu przeciągam tam z tej strony. Sama dzianina jest taka na razie przed praniem. Ja próbki nie robiłam, bo używam zalecanych drutów, zalecane włóczki i mam nadzieję, że nie będzie żadnej niespodzianki po praniu i blokowaniu. Sama dzianina jest taka jakby sprężysta, ma w sobie taką objętność i jakby kiedy ściskam ją, ona jakby odskakuje. Dzięki temu, że tu, no widzicie, tu są oczka jakby przekręcone, miałam problem, aby zrobić to zmniejszanie raportu tu wzdłuż tego wykończenia rękawów. Mi się wydaje, że N-Wencel to wygląda ładniej, ale ja zaczęłam się zastanawiać, dlaczego u mnie no to troszeczkę inaczej wygląda, chyba nawet teraz ja popatrzę, z której strony lepiej to wygląda. Mi się wydaje, że właśnie z tej strony mi się udało tu pozamykać ładniej, taką jak u N,
niż tu z innej strony. Zaczęłam się zastanawiać, zajęło mi to bardzo dużo czasu, na czym polega mój błąd i pomyślałam, że nie szkodzi, nikt tego nie zauważy, przecież zdzierganie to ma być taki, u mnie to taki odpoczynek, a nie tak, że aby ja siedziałam i spędziłam kilka godzin, aby szukać, co ja robię nie tak. No zobaczcie, pięknie się prezentuje. Tak wyglądają plecy i co to jest za włóczka? Włóczka jest dedykowana od firmy Lanes du Nord, z włoskiej firmy i ze sklepu. Sponsorem tej włóczki dla mnie jest sklep Biferno. I to jest Luxury Silk od Lanes du Nord w takim cyglasto-brzoskwiniowym kolorze. Tak wygląda etykieta i tu Wam dodaję wszystkie kolory, które mają sklep Biferno w swojej ofercie tej włóczki. Ja mam kolor 16, to jest 100% jedwab, ale taki matowy jedwab i 50-gramowy motek. On jest taki mocno zwijany, dlatego wygląda na takiego maluszka. Ma w sobie 135 metrów i to jest niezwykle jakiś jedwab. Również Wam o tym mówiłam i pokazywałam, że ten jedwab ma taką tasiemkową formę. Na paznokcie proszę nie zwracać uwagi. Zobaczcie, to jest taki, taka tasiemka, taki płaski sznurek, gdzie indziej występują takie niteczki. Jest jakby ta włóczka jest regularna. Ten pasek się składa z tej samej ilości niteczek poplątanych pomiędzy sobą albo zszytych pomiędzy sobą, ale gdzie indziej występują takie zmechacenia, malutkie takie kuleczki tego chyba jedwabu, no bo jest 100% jedwabna włóczka. Bardzo mi się podoba kolor. I teraz bym przełączyła kamerę i nagrałam by od ręki, aby pokazać Wam, że teraz ja mam już prawie skończony top, wiem jak się prezentuje, wiem z czym będę ubierać i jakiej długości potrzebuję i ja mam katalog od sklepu Biferno właśnie tej włóczki Luxury Silk od Lanes du Nord i teraz Wam z bliska pokażę, jakie jeszcze by pasowali kolory na ten top na lato. Tak wygląda cała paleta Luxury Silk od Lanes du Nord. I zobaczcie, ja robię właśnie z tego koloru, z koloru 16. I teraz, gdy już, jak Wam powiedziałam, mam prawie skończony top i już wiem, jak ja będę to stylizować na co dzień, to na pewno na mój gust bardzo by pasowały taki kolor do skóry takiej przepalonej, jak to, która... Przypalony, do skóry opalony, ten numer 1. Jeszcze widzę ten top w kolorze 20, taki typowo letni, taki jaskrawy. I jeszcze bardzo, jak na początku mówiłam, bardzo mi się podoba ten kolor 11. I ten kolor bym wybrała, jeżeli by nie robiłam tej drugiej bluzeczki brązowej, który teraz za chwilkę będę Wam opowiadać. Jeszcze bardzo mi się podoba ten granatowy. Zobaczcie. No i oczywiście dla fanów niebieskiego, ten ocień niebieskiego jest również bardzo taki ładny, jak niebo w Krakowie. 2 dni na roku. Nie, żartuję. 7. I tak wygląda reszta kolorów. No wszystkie piękne. Te są takie ciemniejsze. Oprócz tego chyba. Nie, ale ten jest taki też. Będzie go widać. Na pewno. Na jakich drutach przerabiam? Myślałam, że będzie mi dość ciężko, bo to jest jakby jedwab, ale jedwab matowy, nie taki z połyskiem, taki śliski, że będzie mi się chyba ciężko się przerabiać drutami bambusowymi, ale spróbowałam. I powiem Wam, że mi się wydaje, że dzięki temu, że to są bambusowe druty, sami w sobie oni nie mogą być zbyt śliskie, takie śliskie jak druty metalowe. Chodzi mi o mój nowy zestaw koszycu od Sinit drutów bambusowych w takim pięknym bawełnianym albo lnianym opakowaniu i myślałam, że będzie mi się ciężko przerabiać. Nie.
Nie powiem, że te oczka przychodzą same, że jakoś tam ślizgają, ale właśnie mi się wydaje, że to jest te druty, którymi najlepiej, jak dla mnie, się przerabia ta nitka. Oni zatrzymują tą włóczkę, nie dają temu ściegu się jakby rozejść się w różne strony. Dlatego ten top jest taki jakby ścisły i pasuje ten rozmiar na mnie. Jeżeli bym robiła drutami metalowymi, to mi się wydaje, że przestrzeń pomiędzy oczkami by wyszła większa i teraz by mi ten top nie pasował. Ja nie próbowałam, ale tak myślę. I robię na drutach numer 4. Jeszcze w opisie mi się wydaje, że zalecane druty 3,5, być może ściągacz na dole będziemy przerabiać drutami 3,5. Ja robię na czwóreczkach, używam żyłki 35 cm, w sinitach, to jest żyłka od końcówki żyłki do końcówki żyłki, bez drutów. Mi tej żyłki wystarcza, aby robić w obwodzie i te druty nie są jakoś zbyt ostre. I chyba dla tej włóczki nie będą w żadnym wypadku, jak dla mnie, pasować druty ostre. Bo one na pewno będą rozwarstwiać ten sznurek. Bo czas od czasu, nawet tymi średnio ostrymi drutami, ja zahaczam ten łańcuszek. On jakoś, te nitki się nie wyskakują jako osobne pętelki z tego łańcuszka, z tej tasiemki, ale wszystko jedno, czas od czasu mi się zahacza ta nitka, także na pewno ostre druty by mi nie pasowali i również tępe druty mi by nie pasowali, bo tu są oczka przekręcone, a jak wiecie, oczka przekręcone to trzeba tam jakoś tak złapać i tępym drutem no to na pewno się nie da. Tak wygląda, to jest chyba 3,70, nie, 3,5, 3,75 mam wyciągnięte te druty. I teraz przejdziemy, bo na tych samych drutach bambusowych od Sinit ja przerabiam swój drugi top. I chyba od tym jedwabnym topu już wszystko wam powiedziałam. Mi się wydaje, że w najbliższe dni ja go skończę, wypiorę, zablokuję i jeżeli wszystko będzie w porządku, to znajdziecie mnie w tym topie na targach na krakowskim jarmarku welnej. Krakowski jarmark, targi, pierwsze targi włóczkowe, które organizują dziewczyny z grupy Dziergajmy na polu albo Dziergamy na polu i ze sklepu Włóczy Kijki. Także mam nadzieję, że się pojawię w tym topie na tych targach. Będę tam mniej więcej, teraz wam powiem od której, mi się wydaje tak od 12, od 13, bo mąż będzie parzyć kawę dla was, a ja będę wyjeżdżać z domu tramwajem z Patrycją i z Hugo. Hugo wtedy będzie miał drzemkę, mam nadzieję. I no wtedy o 12, o 13, być może ku 11, chyba ku 12, to ja przyjadę z dziećmi na te targi. I mam nadzieję, że spotkam większość z was i pogadamy właśnie, podotykamy swoich dzień na sobie. I co jeszcze chciałam powiedzieć w sprawie letniego dziergania. Teraz jest taka moda, jak widzicie na mnie, takie przeźroczyste koszulki z dłuższym rękawem, takie long sleeve'y, przeźroczyste, aby pod spodem zakładaliśmy nie takie staniki, bardziej takie sexy, a takie sportowe. I pomyślałam, że to chyba byłby najlepszy czas, aby ja miałam w swojej szafie taki sweterek chmurkę przeźroczysty. Ja byłam na topie, a tu jakby muszę kupować takie rzeczy. Super by było teraz w tej chwili wydziergać, ale dopóki ja dojdę do tego projektu i wydziergam sobie taką chmurkę, to ta moda się skończy. Ja mam właśnie dwa takich long sleeve'a, takich modnych, że pierwszy ten jest taki błyszczący, w kolorze kakao z mlekiem, przeźroczysty, a drugi jest czarny. Także jeżeli nie macie nic na drutach i chcielibyście zrobić chmurkę, to jest najlepszy czas, aby zrobić sobie taką chmurkę i zakładać jakiś sportowy, coś pod spód takiego sportowego, aby wam brzuch i ręce sterczali i było to widać. Przechodzimy do następnego projektu, nad którym również teraz pracuję i to jest letnia bluzeczka. I kolejny projekt, na którym w tej chwili pracuję, Hugo z mężem się bawią chyba, krzyczą,
To jest projekt, na który w tej chwili jakby idzie w trakcie, idzie nie, nie, w trakcie powstawania. Teraz ten kal, knitelong, kal, jest w trakcie. Jego organizowała Magdalena z kanału Pani Magdalena. Tu wam podpiszę i zostawię linka na jej YouTube. Uwielbiam jej knitting vlogi i czekam na kolejnego, ale wiem, że ona teraz ma bardzo mało czasu na takie knitting vlogi, na nagrywania dla nas, bo ona z nami robi ten kal, dla nas robi ten kal. I chyba potem będziemy jej wystawiać opinie. Dla mnie to jest pierwszy kal, ale czytam opinie innych dziewczyn, które już brali wcześniej w różnych kalach udział i piszą, że aż takiego superowego kalu oni jeszcze nigdy nie brali udział w takim superowym wydarzeniu, że tam Magdalena, ona nagrywa filmiki, ona każdy osobno podpowiada. Tam idzie zmiana drutów z drewnianych na metalowych, z metalowych na ostre końcówki, na tępe końcówki, ile oczek, wszystkim powiada, na każde pytanie po prostu ona szuka odpowiedzi, ona się konsultuje z Kasią z między drutami. I dziewczyny są bardzo zaangażowane. Oni już teraz przerabiają body. Ja jeszcze body nie zaczęłam, bo chciałam by jeszcze skończyć najpierw ten top z jedwabiu, a potem już przystąpić do body. I jestem po prostu, wiecie jak, wdzięczna sama sobie, że mając tyle projektów, zachciało mi się zrobić w trakcie tego kalu, tą buzeczkę, bo się dowiedziałam również o czymś nowym. Bo ja bym robiła tą buzeczkę z dedykowanej włóczki, ja bym robiła tą buzeczkę z dedykowanych drutów, ale jak się okazało, ja zrobiłam próbki i te próbki na początku mi się wydawało, że mi wszystko pasuje, ale jak potem przeczytałam, no nie ma sensu w bluzce bawełnianej, aby te oczka były bardzo, bardzo takie zbite. Dzianina na pewno będzie sztywna. Ja bym zostawiła te swoje druty 3,5, ale dziewczyny wszędzie, oni tam piszą, że używają większych drutów i im ta dzianina wychodzi jakby lżejsza, lepiej będą się czuć latem, kiedy będzie, no nie będzie tak 30 stopni, chyba ta bluzeczka się nie da na 30 stopni. Także jeszcze oglądam filmy pani Magdaleny i dla nas to jest takie ekstra, jakby kupiliśmy taką subskrypcję płatną, że dostajemy ten content i ona to robi wyłącznie dla nas, a inni nie mogą tego oglądać. I co to jest za bluzeczka? To jest bluzeczka z projektu Petit Knit Rigmor C. Ja kupiłam wydrukowany opis w sklepie Między Drutami i właśnie ten kal, on powstaje we współpracy z Między Drutami i aby można było wziąć udział w tym kalu, to trzeba było zakupić włóczki, głowa mi się rozbalała, włóczki w sklepie Między Drutami i włóczkę, z której Magdalena zalecała robić tą buzeczkę, to jest właśnie włóczka, której nie ma u Petit Knit jako dedykowane do tego opisu. To jest Sole od Pasquale. Chyba teraz dużo się dzieje we włóczkach Pasquale. Dzięki marketingu od Kasi z Między Drutami. Tak się mówi. Chyba tak. To zobaczcie, co to jest za włóczka. Ja mam tylko jeden tu klębuszek. Ja robię na rozmiar najmniejszy. Ja bym nie chciała, aby ta bluzeczka była mocno oversize'owa i dlatego wybrałam najmniejszy rozmiar. W próbkę ja w ogóle nie weszłam ani w oczkach, ani w rzędach. Nic mi nie pasuje. Bardzo mi się podoba w końcu dzianina, jaka powstaje. I to jest włóczka. Najpierw włóczkę. Sole od Pasquale. 90% to jest bawełna i 10% to jest kaszmir. Ta bluzeczka będzie z krótkim rękawkiem. Ja zrobiłam na początku ja wybrałam inny kolor. Na początku ja wybrałam, tu się pojawi ten kolor beżowy, zrobiłam pre-order, a potem dostałam od Kasi powiadomienie, że niestety chyba w Pasquale już brakuje tego koloru i czy nie mogłaby ja wybrać inny kolor i bardzo mi się spodobał właśnie ten brązowy. Ja mam
próbniki tych kolorów i też o tym pogadamy. Ja Wam pokażę z bliska, jakie kolory ma Pasquale we włóczce Sole. I bardzo byłam zainteresowana, jakby jak będzie się prezentować Dzienina, taka bluzeczka z włóczki, która ma w sobie 10% kaszmir i to nie kaszmir do wełny albo do, nie wiem, do bawełny, do alpaki, a to jest jakby bawełna z kaszmirem i ona jest też jakby tak nie za mocno skręcona. Ona się by 4 niteczki zawiera w sobie i jest tak jakby luźno skręcona niteczka. Najpierw ja próbkę zrobiłam na drutach bambusowych od Sinit 3,5 mm i bardzo mi się spodobała ta dzienina. Ja ją wyprałam, wysuszyłam, ale no na pewno jest jakoś zbyt sztywna na letnią bluzeczkę. Taka jest próbka i bez tego kalu ja bym na pewno próbki nie robiłam, a w kalu wszyscy robili próbkę i mi też się zachciało robić próbkę. No i w końcu te próbki, zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Nie wiem, po co ja będę potem ich używać, ale wiem, że nie było marne zrobienie takiej próbki. Jeżeli widzicie, że się pomyliłam w tym ażurku, to tak, się pomyliłam w najprostszym ażurku. Potem wzięłam druty Hia Hia 4,25 i zrobiłam drugą próbkę, bo w tej w próbkę to ja w ogóle tam było chyba plus 10 oczek w rzędzie i plus 20 rzędów mniej albo więcej. I zobaczcie, zrobiłam na drutach metalowych i te oczka już są takie większe i dzienina jest nawet taka prześwitująca i te dziureczki, ten ażurek jest bardzo, bardzo mocny. Mi tu jakby no maluszek, ten paluszek wejdzie do jednej dziureczki. Dlatego przeczytałam, że większość dziewczyn przerabiają tą bluzeczkę drutami drewnianymi na czwórkach. I pomyślałam, że zacznę już bez kolejnej, trzeciej próbki przerabiać rękawki. Ale z rękawkami to nie był mój pomysł. Chyba nie mogę tego zdradzać. Ale zobaczcie, ja już mam dwa rękawki i mi się bardzo podoba, jak powstała ta dzienina. Te rękawki już są wyprane, bo ta bluzeczka się przerabia od dołu do góry, się kończy pod pachą, potem przerabiamy dwa rękawki osobno i łączymy to razem i idziemy do góry, zwężamy i powstają tam chyba dzięki rzędom skróconym. Tu przymierzę. Bardzo mi się podoba, jakiej szerokości powstał ten rękawek na drutach bambusowych. Ściągacz robiłam na 3,75, resztę robiłam na drutach 4 i teraz właśnie czytam w kalu, że jest tam jakaś różnica i chyba ja będę zmieniać przy korpusie druty. Nie będę tego zdradzać, bo to tylko wiedzą te, którzy biorą udział w tym kalu. Także jeżeli pani Magdalena będzie robić kolejny kal, to ja Wam całym sercem polecam wziąć w tym udział, nawet jeżeli poradzicie sobie sami z tym opisem, ale to jest taka, no jakby fajnie spędzić czas z dziewczynami, że możecie po prostu teraz, w tej chwili pogadać o jednym wyłącznie projekcie, się podzielić swoimi przemyśleniami na temat tego, jak się pracuje, jak się przerabia ten wzór. Zobaczcie, tak się prezentuje. Także ściągacz 3,75, reszta druty 4 mm, wyprane, zablokowane, dwa rękawki już mam. Jeszcze korpusu nie przerabiałam. Jak skończę ten top z jedwabiu, to zacznę przerabiać ten korpus. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Przyniosłam to, o czym chciałam powiedzieć, że ja w ogóle nie powiedziałam, że ja nie będę robić ażurku przy rękawach, bo w projekcie, w oryginalnej wersji ażurek jest wszędzie przy bluzeczce. Przy rękawkach z przodu, z tyłu, ja przy rękawkach ażurku nie robię, chyba zauważyliście, tak to? Bo ja próbkę pokazuję z ażurkiem, a rękawki już bez ażurka. Bo w tej wersji junior, właśnie tu jest ta wersja z włóczki Duo od Sandys Garn, teraz pokażę klębuszek. Tu przy rękawkach nie ma tego ażurku. Ja zdecydowałam, że ja teraz w tej wersji również nie będę robić, dla Patrycy robiłam na 1 września do pierwszej klasy, nie będę robić ażurku przy rękawach. Ażurek u mnie będzie tylko z przodu
i z tyłu ja również nie będę robić na plecach ażurku. Tak zdecydowałam przy tej bluzeczce, bo ja w ogóle mam w planach jeszcze dwie takie same wydziergać. I dla Patrycji chyba też. To jest bluzeczka, która teraz jest w sam raz. Patrycja bardzo często ją zakłada. Ona ją nie gryzie, ale to jest bawełna z wełną. Włóczka dedykowana od Petit Knit na ten projekt. Patrycja właśnie uwielbia tą bluzeczkę zakładać do szkoły. Z włóczki, z której powstanie kiedyś również bluzeczka taka sama dla mnie, ale tym razem ja będę chyba z tego duo. Tak wygląda dedykowana włóczka i z tą włóczką też można było wziąć udział, dostać rabat na tą włóczkę u kasie między drutami i wziąć udział w kalu od pani Magdaleny. 50%. Nie, 55% merino, 45% to jest bawełna. 115 metrów na 50-gramowym młotku. I ja chciałam zrobić tą bluzeczkę. Mi się wydaje, że przybody w ogóle bez ażurku, ani z przodu, ani z tyłu i ażurek zostawić tylko i wyłącznie przy rękawach albo zrobić całą ażurową, tak jak jest w opisie i na pewno jeszcze kiedyś powstanie z Essential Cashlana Decay 25 gram, 62 metry i to jest włóczka od Enrico Design, taki malutki klębuszek czarnej włóczki, która w składzie ma kaszmir. I tu jest 80% to jest wełna i 20% to jest kaszmir. I właśnie ja mam cały zestaw włóczek, aby powstała taka bluzeczka z długim rękawem, rigmorci z dłuższym rękawem i wtedy na pewno przy korpusie nie będzie tych dziureczek, aby nic mi nie przeświatywało, bo raczej to będzie taka bluzeczka na zimę, bo ona będzie mieć dłuższy rękaw cały w dziureczki. Będę przedłużać. Wiem, że to nie jest łatwe w tym opisie przedłużyć ten rękaw, ale zobaczymy. Być może mi się uda. Także to, o czym chciałam powiedzieć w sprawie tego rigmorci. I teraz przechodzimy Wam na gram, jakie jeszcze kolory ma Sole od Pasquale w ofercie swojej, ale chyba nie wszystkie kolory są w dostępności między drutami, ale ja Wam pokażę, być może Wam coś wpadnie do gustu, bo na przykład jako ja bardzo jestem ciekawa wszystkich takich nietypowych połączeń, jak na przykład do alpaki dodają len, do alpaki dodają jedwab, do bawełny dodają kaszmir i chcę się jakby to przetestować, chodzić i na własne jakby oczy, dotykanie, zobaczyć, jak ta dzianina działa i co od niej uzyskujemy. Szukam włóczek Sole i tu ja mam chyba dwie kartki Sole. Tak, dwie kartki Sole. I zobaczcie, mój kolor to jest kolor 89. Taki bardziej jasniejszy brązowy, bo tu jeszcze jest taki ciemniejszy brązowy kolor 87. Mój kolor to jest tu przedostatni 89. I jak dla mnie na tą bluzeczkę, jeżeli bym wybierała, to jak Wam mówiłam, na początku chciałam ten kolor 95. Jeszcze jest druga strona. Pokażę Wam jeszcze drugą stronę tych próbek. Jakie kolory by ja jeszcze wybrała? Bardzo mi się spodobał właśnie ten kolor Magdalena z kanału Pani Magdalena, która prowadzi kal. Ma rigmorci z dłuższym rękawem i mi się wydaje, że ten kolor jest bardzo podobny do tego czerwonego, który ona ma sweter, rigmor sweterci. Z rigmorci powstał u niej sweter 99. Jeszcze jak na mój gust, ja nie lubię różowych, ale ten różowy numer 101 jest bardzo, bardzo piękny i jeszcze na pierwszej stronie bardzo mi się spodobał ten kolor zielony. Nie wiem, to chyba jest zbyt ciemno. Usiądę tu przy oknie i nagram Wam i tu się przekazują kolory lepiej. Kolor 93, no i zobaczcie. Ładny jest ten kolor 93. Oczywiście
musztardowy. Ja uwielbiam musztardowy, ale wybrałam ten 89. No on jest piękny, po prostu piękny jest ten kolor. Także dziękuję, że byliście ze mną. Czekam na Was w komentarzach. I jakie buzeczki robicie Wy? Czy Wy bierzecie udział u Magdaleny w Kalu? Czy Wy próbowaliście te włóczki Luxury Silk ze sklepu Biferno od Lens du Nord? I jeżeli już próbowaliście, to jak Wam się sprawdza ta włóczka? Jestem bardzo ciekawa i będę na pewno robić jeszcze jakieś letnie projekty, gdy najpierw skończę ten i jeszcze ten sweter dla męża, który czeka na poprawkę. A o tym już będzie w kolejnym vlogu. I ja jeszcze mam w planach nagrać vlog o targach w Krakowie, o krakowskim jarmarku. Dlaczego ja chcę powiedzieć wełny? O krakowskim jarmarku włóczek, gdy się napijecie kawy od Knitted Coffee. Także dziękuję, że byliście ze mną. Cześć, pa, od Teti z kawiarni Knitted Coffee w Krakowie.